Dobry wieczór Państwu, zapraszam na niedzielny magazyn sportowy, który rozpocznę niestety od nie najlepszej informacji z niemieckiego Landshut. Tam rozegrany został trzeci turniej Grand Prix. Niestety Polacy wypadli bardzo słabo. Tomasz Golob zajął 16, Sławomir Drabik 12, a Piotr Protasiewicz 8 miejsce. A oto szczegóły. W finale DS... W tym Żninie impreza najwyższej rangi. Wczoraj odbył się pierwszy bieg tejże klasy, bardzo emocjonujący. Faworyci mieli, można powiedzieć, pecha. Biegu nie ukończył aktualny mistrz świata w tejże klasie Tadeusz Harenza. Miał także pecha Paul Nunn, znakomity zawodnik angielski. A chciałbym także dodać, że do Żnina przyjechało 30 najlepszych pilotów z całego świata, a w finale prawo startu wywalczyło tylko 16. Zgodnie z przepisami UEM-u trasa w Żninie jest bezpieczna dla 16 zawodników. Wczoraj odbył się pierwszy bieg tejże klasy. Triumfował znakomity zawodnik węgierski Attila Hawasz. I on na swoim koncie ma 400 punktów. Drugi był Tiziano Trombetta, reprezentant Włoch, ma 300 punktów. A trzecie miejsce zajął Wiktor Kunicz z Rosji. Attila Hawasz jest utytułowanym już motorowodniakiem. Na swoim koncie ma tytuły wicemistrza świata w 1994 roku. Także triumfował w roku 1995. Specjalizuje się także w klasie o 700, czyli zawodnik bardzo doświadczony, chociaż trzeba powiedzieć, że miał dużego pecha w Chodzieży. Tydzień temu odbyła się Formuła 500, druga eliminacja Formuły 500, oczywiście Mistrzostwa Europy, i miał tu znakomity węgierski zawodnik pecha, zajął miejsce dalsze w biegach kwalifikacyjnych i w związku z tym niestety nie zakwalifikował się do finału. A tu w Żninie jak na razie prezentuje się znakomicie. Jon zajmuje pierwszą pozycję startową, pole position, tę pozycję uprzywilejowaną. Tuż obok niego z numerem 53 znakomity zawodnik włoski Tiziano Trombetta, który jest także specjalistą w klasie o 350, a w 500-kach w tym roku doskonale sobie radzi. Już zawody odbyły się w tej klasie także w miejscowości angielskiej Stewerby i to było jak gdyby pierwsze przetarcie tej klasy, drugie odsłonięcie w Chodzieży i już trzecia impreza klasy o 500 to właśnie Żnin, motorowodne Mistrzostwa Świata. Na trzeciej pozycji startowej numerem 14 Wiktor Kunicz, utytułowany zawodnik rosyjski. No zobaczymy, emocje będą spore. Bolidy tej klasy mkną z prędkościami 180-190 km na godzinę. Obroty tej śruby to około 12 tysięcy na minutę. I jeszcze tutaj muszę Państwu poinformować, że te obroty osiągane są już po 4-5 sekundach, czyli olbrzymie moce, a moc tego silnika tylko 500 cm, a moc prawie 130 koni mechanicznych. I to wszystko na granicach wytrzymałości technicznej. Bądźmy tutaj, że tak powiem, uczciwi. Trzymajmy kciuki za najlepszych. Jest i Tadeusz Harenza. On startuje z dalszej pozycji startowej. Mówiłem, wczoraj nie udało mu się ukończyć tego pierwszego biegu. Była tu kolizja na znaku zwrotnym. Pan Tadeusz musiał wycofać się z tego biegu. No zobaczymy, jak zaprezentuje się w tym trudnym biegu numer 2. Zawodnicy mają do pokonania 8 okrążeń trasy. Trasa ustawiona w tym roku tu w Żninie na czworokącie. Zawsze startować zawodnicy w Żninie na trasie trójkątnej, ale tak po prostu zażyczyli sobie motorowodniacy i chciałbym tutaj dodać, że w związku z tym jest to trasa bardzo widowiskowa i ta machina startowa już uruchomiona. Do startu kilkanaście sekund. Pełna koncentracja. Zawodnicy w kabinach. Są to specjalne, proszę Państwa, tu kabiny typu sandwich. Takie wprowadzono tutaj zmiany, jeśli chodzi o konstrukcję tych łódek. No i 29 to aktualny lider po pierwszym biegu Attila Hawasz z 12 Andrzej Berniczyn. To jest zawodnik, który tu może zrobić spore niespodzianki, ale Trombetta numer 53 to zawodnik bardzo jeżdżący agresywnie, a ze 6 Frank Schulze. To jest też zawodnik, który był drugi w pierwszej eliminacji Formuły 500 w Stewerby
i zobaczymy, jak tutaj zawodnicy się zaprezentują. Olbrzymie napięcie i poszli, i wystartowali. Gdzie jest Tadeusz Karenza? I wystrzelił jak z rakiety właśnie ten Attila Hawasz. On jest na pierwszym miejscu. Nie widzę pana Tadeusza. On chyba tam gdzieś na zewnątrz ucieka w środku na pozycji szóstej, siódmej. To jest bardzo trudna pozycja do ataku i prowadzi spokojnie ten bieg Attila Hawasz. Numer startowy 29. Attila Hawasz, przypomnijmy, to zawodnik właśnie węgierski, który na swoim koncie już ma sporo tych sportowych trofeów. Łódka bardzo dobrze prowadzona, spokojnie. On jest pierwszy na drugiej pozycji w tej chwili. Z numerem 14, Wiktor Kunicz, tak? Mówiłem o tym zawodniku, że on tutaj może tutaj spowodować sporo zamieszania. Na drugim miejscu Wiktor Kunicz, na pierwszym miejscu w dalszym ciągu zawodnik węgierski z numerem 29. To oczywiście Attila Hawasz, który prowadzi ten bieg. No czyżby Attila Hawasz brał odwet za niepowodzenia w Chodzieży. Attila Hawasz, mówiłem też już wielokrotnie, stawał na najwyższym podium mistrzostw świata. Prędkość 180-190 na godzinę. W tej chwili naszym podglądzie tutaj mamy taki chronometraż sprowadzony 188 na godzinę. Tu pełna koncentracja wszystkich zawodników i wyścig, proszę państwa, przerwany. Tam na jednym ze znaków jednak doszło do wywrotki. Tu nie wiemy dokładnie w tej chwili, co się stało. Wyścig przerwany, rakiety i zawodnicy wracają do oczywiście parku maszyn. Bieg ten będzie powtórzony w wodzie. Jeden z zawodników już w tej chwili, akcja ratownicza, sądzę, miejmy nadzieję, zawodnikowi się nic nie stało. Niestety numeru startowego tu w tej chwili nie widać. Łódka tonie, proszę państwa, ale chyba tu nie ma żadnej groźnej sytuacji. Zawodnicy jeszcze są na trasie, zawodnik w wodzie i za moment akcja ratownicza. Jest już WOPR obok i, drodzy państwo, wyścig przerwany. Tak to bywa w tym sporcie. Wielokrotnie tu powtarzam, że wymaga się od tych zawodników i doświadczenia, i wielkiej odporności psychicznej. Zawodnik w wodzie wypadł z łódki, a gdzie jest kadłub, nawet tu mi trudno w tej chwili stwierdzić. Nie wiem, który to jest zawodników. Nie ma kadłuba, tak wynika z tego, jakby ten kadłub po prostu rozbił się i zatonął. Normalnie zatonął, ale mam nadzieję, za parę minut będziemy mieli połączenie, za parę minut, za kilkadziesiąt sekund z ratownikami i będzie można zorientować się, kto uległ, który z zawodników miał tutaj problem. A zawodnicy już powrócili na pomost startowy. Andy Czesman, numer startowy 22, już jest na pomoście. Andy Czesman w pierwszym biegu też się bardzo dobrze zaprezentował. Był czwarty. Andy Czesman, utytułowany zawodnik angielski, jest także Andy prezydentem klasy O500. I proszę państwa, tam w tej chwili akcja ratunkowa. Nawet wprowadzono do akcji ratunkowej płetwonurków, którzy szukają tego kadłuba. Tam po prostu ten wypadek bardzo groźnie wyglądał. No nie wiem, co tam się stało, jakiego typu kontuzję odniósł zawodnik, ale jeżeli już płetwonurkowie zostali włączeni do akcji, to naprawdę sprawa jest poważna. I trwają przygotowania do powtórzonego startu do biegu drugiego. Pierwszy bieg pełen dramaturgii, już wiadomo, jaka była przyczyna przerwania tego biegu. Otóż właściwie był zbieg aż dwóch okoliczności. Zawodnik startujący z numerem 61, jest to zawodnik węgierski, Krystian Kertesz, uderzył z impetem w znak kursowy, ściął ten znak, dosłownie zatopił ten znak i w związku z tym komisja sędziowska musiała przerwać bieg, a równocześnie, niemalże równocześnie, bo po upływie około 5 sekund doszło do kolizji między dwoma zawodnikami. Numer 53 to zawodnik włoski Tiziano Trombetta, po prostu zderzył się z jadącym tuż za nim reprezentantem Rosji Kuniczem, numer startowy 14. No i kolizja ta spowodowała, że niestety ci zawodnicy już nie wezmą udziału w biegu powtórzonym drugim i tym samym dwóch zawodników wskutek tej awarii, tej kolizji zostało już wyeliminowanych z tego
z dalszej rywalizacji sportowej. Dyskwalifikację otrzymał także Kertész za ścięcie tego znaku kursowego. Tutaj przepisy są tak ustawione, proszę Państwa, że ten pierwszy znak kursowy można dotknąć i zawodnik może kontynuować jazdę. Nie jest po prostu karany, a w przypadku ścięcia znaku kursowego, tego drugiego, zawodnik otrzymuje karę dyskwalifikacji i w tym biegu karę tę otrzymał właśnie zawodnik reprezentujący Węgry, przedstawiany już przeze mnie Krystian Kertész. I wyścig drugi powtórzony. 78 to numer startowy Tadeusza Harenzy. Przypomnę, zawodnik ten jest aktualnym mistrzem świata w klasie o 500. Jest także mistrzem świata w klasie o 700 i tu w Żninie ma bardzo trudną rolę do spełnienia. Czy obroni tytułu mistrza świata? Zobaczymy. Bracia Karabaszowie skupieni tuż przy łódce naszego znakomitego motorowodniaka i już w tej chwili trwa ustawianie tej trasy. Ta boja została ścięta, już bojka zapasowa została ustawiona i ja jeszcze chciałbym Państwu tylko przypomnieć procedurę startową. Ona jest nieco inna jak w klasach o innych, mianowicie procedura startowa rozpoczyna się w ten sposób, że na 3 minuty przed startem następuje wystrzał rakiety, następnie po upływie minuty pokazywana jest tablica z liczbą 2 minuty, następnie tablica z liczbą 60 sekund, czyli minuta do startu, 30 sekund, po upływie tych 30 sekund zapala się światło czerwone, które pali się od 5 do 12 sekund i następnie światło zielone jest sygnałem startu. Ten moment jest bardzo zawsze denerwujący, bardzo stresujący zawodników. Zawsze nie wiemy, czy te wszystkie maszyny odpalą, ale miejmy nadzieję, że ten bieg już będzie się odbywał bez żadnych perturbacji. Oczywiście zawodnicy w starcie powtórzonym, miejsca na pomoście startowym zajmują na podstawie miejsc zajętych na okrążeniu, które zostało przerwane. I jak Państwo tam na pewno widzicie na ekranach telewizorów, tą pozycję numer 1 zajmuje nie kto inny jak Attila Hawasz. Jest także tuż obok z numerem 22 reprezentant Anglii, już prezentowany przeze mnie Andy Chessman, zawodnik ze Stewartby, prezydent klasy właśnie o 500. No, ten zawodnik jest też niezwykle już doświadczonym zawodnikiem. Trzykrotnie był mistrzem świata. W 1995 roku był mistrzem Europy. Mieszka w Coventry, o czym już mówiłem, a w pierwszej eliminacji motorowodnych mistrzostw Europy Formuła 500 zawodnik angielski właśnie Chessman zajął miejsce trzecie. Z numerem 4 na Państwa ekranach w tej chwili Lennartz, Ajvaras Lennartz, reprezentant Łotwy, przyjechał z dalekiej miejscowości Jurnala tutaj do Żnina, aby zaprezentować swoje możliwości i proszę Państwa, trzeba powiedzieć, że w pięknym stylu wywalczył awans do finału. Wczoraj te biegi eliminacyjne miały też swoją dramaturgię. Do finału w tych biegach kwalifikacyjnych nie zakwalifikował się Tiziano Trombetta. Ten zawodnik ma sporo kłopotów w tym sezonie. No i właśnie w tym biegu numer 2, który został przerwany, no niestety doszło do kolizji i tym samym Trombetta wycofuje się z dalszej sportowej rywalizacji. Motorowodne mistrzostwa świata klasa o 500. Znakomicie, jak zwykle przygotowane przez działaczy tutaj ze Żnina i nie tylko, sympatyczna atmosfera dzisiaj, mimo tych opadów deszczu, tej fatalnej jak na lipiec pogody, tysiące mieszkańców Żnina nie tylko tu kibicuje najlepszym motorowodniakom. Jest sporo gości także z innych miejscowości, którzy przyjechali na motorowodne mistrzostwa świata, ponieważ naprawdę do Żnina trafili najlepsi z najlepszych. Tutaj trudno spekulować, kto wygra, kto przegra, ale na razie na faworyta wyrasta właśnie z numerem 29 Attila Hawasz i on wie, że musi jechać, musi walczyć. Attila Hawasz, pierwszy po pierwszym biegu. Na jego koncie już mamy 400 punktów. Drugie miejsce zajmował w pierwszym biegu Trombetta. Już go nie zobaczymy na starcie, czyli tu się może sporo zmienić. Nie będzie także Wiktora Kunicza. Ci dwaj zawodnicy mieli kolizję, o której mówiłem już w tym drugim biegu. Są wyeliminowani. No i w związku z tym szanse, może pan Tadeusz mnie nie słyszy w tej chwili, Tadeusza Harenzy, rosną, proszę Państwa, ale spokojnie. To jest właśnie ta wielka sportowa gra.
i za moment chyba ruszy ta procedura startowa. Tak, już jest rakieta i pełna koncentracja mechaników na pomoście startowym. Skupieni jeszcze ostatnie sprawdzenie, przepalenie silnika. 3 minuty. Za 3 minuty start powtórzony do biegu numer 2. Z 18 zawodnik angielski Nigel Fritsch. To jest ten zawodnik, który może odegrać tutaj sporą rolę w tym biegu, ale zobaczymy. Przypominamy, 8 okrążeń trasy, trasa bardzo długa, jakby nie było, czworokątna trasa i te bolidy klasy o 500 mkną z prędkościami, o czym już mówiłem, dochodzącymi do 190, nawet niektórzy mówią, specjaliści od tej klasy, że łodzie te osiągają 200 km na godzinę, ale to wszystko zależy od warunków atmosferycznych. Chciałbym dodać, że waga takiego kadłuba to od 60 do 80 kg. W ciągu 4 sekund obroty do 12 tysięcy na minutę, oczywiście na śrubie. Moc około 120-130 koni mechanicznych, sprężanie 14 do 1, a zużycie paliwa w takiej łódce to prawie litr na minutę jazdy. To taka ogólna charakterystyka klasy o 500. Długość takiej łódki dokładnie 3 metry 85 cm i klasa o 500 wyposażona jest w tak zwane kokpity bezpieczeństwa. Zawodnicy mają specjalne pasy bezpieczeństwa założone. Oczywiście pływają w kaskach. Wszystko to musi odpowiadać normom bezpieczeństwa. I czekamy. Bieg powtórzony numer 2. 3. Podobnie znakomitą formą błyśnie reprezentant Węgier Attila Hawass. Jak pojedzie nasz reprezentant Tadeusz Harenza? Jak zaprezentuje się także Frank Schulze? To jest zawodnik z numerem 6, który bardzo dobrze jeździł w Chodzieży. I proszę Państwa, ten zawodnik też może tutaj zrobić niespodziankę. Z numerem 18 wysuwa się już na taką pozycję przedstartową, właśnie prezentowany przeze mnie Nigel Fritsch. Ma 32 lata, jest mistrzem Anglii, aktualnym w klasie o 500. Jedzie na łodzi typu Ford, a silnik to Koenig 500 cm sześciennych. Około 10 sekund pozostało do startu. I ten najciekawszy moment, odpalenie. Czy ten start uda się Tadeuszowi Harenzie? Od startu bardzo dużo zależy. Harenza startuje z pozycji nieco dalszej. Będzie trudna sytuacja. 8 okrążeń. Trasa ustawiana na czworoboku. I za moment światło zielone powinno zapalić się. I zobaczymy na tafli jeziora Żnińskiego, najlepszych motorowodniaków świata. Dobry start Tadeusza Harenzy, ale jeszcze lepszy Attili Hawassa z Węgier. On jest pierwszy na 5. pozycji. W tej chwili jedzie Harenza i no zobaczymy. Już jak Państwo widzicie, mniej zawodników w tym biegu powtórzonym. Te awarie wyeliminowały. Prowadzi Attila Hawass. Reprezentant Węgier spokojnie prowadzi łódkę. Jak gdyby te warunki atmosferyczne trudne na jeziorze miejskim, na jeziorze małym w Żninie sprzyjały temu zawodnikowi. Leciutko podniesione płozy do góry, te kadłuba w górę i na drugiej pozycji jedzie w tej chwili z numerem 6. Oczywiście Frank Schulze, przeze mnie przedstawiany, i Harenza. I Harenza jest na 3. miejscu. Panie Tadeuszu, spokojnie. I na 3. miejscu Harenza, ale w tej chwili spada na 4., bo tam po prawej stronie zaatakował właśnie Nigel. Nigel Fritsch, jadący z numerem 18. I ciekawa walka. Pierwsze okrążenie, tylko spokojnie. Tutaj znowu te prędkości osiągają olbrzymie. Te prędkości są olbrzymie, a spokojnie prowadzi w dalszym ciągu Attila Hawass, tu za nim jakieś 20-30 metrów z numerem 6. Właśnie ten reprezentant Niemiec, aktywnie jeżdżący Frank Schulze. Numer 6, Frank Schulze, mieszka w Dessau. Proszę Państwa, w Stuart był 3., ma 30 lat, na pozycji 2. Na pozycji 3
Tadeusz Karenza. Spokojnie, panie Tadeuszu. Dobrze pracuje silnik. Trochę za wysoko te płozy podniesione z przodu, ale skoncentrowany jest bardzo pan Tadeusz. Równo pracuje silnik. Obroty prawie 12-13 tysięcy na minutę. Olbrzymie prędkości. Oby tylko przy tym nawrocie nie przesadzić. Tam jest bardzo ostre wejście i jest te podmuchy wiatru. Ja już tu mówiłem o tych prędkościach wiatru rzędu 5-6 stopni buforta i to ma olbrzymi wpływ na technikę prowadzenia łodzi. Tadeusz Karenza ciągle trzeci, ale chyba jeszcze będzie próbował nawiązać walkę. Przed nim jedzie bardzo równo z numerem szóstym Frank Schulze, a prowadzi całą stawkę bez zmian ten zawodnik węgierski Attila Hawass. Tadeusz Karenza ciągle trzeci. On w tej chwili stara się zbliżyć do osi trasy, żeby ciaśniej wejść na boję nawrotową numer 4. Być może mu się to uda. Wszyscy trzymamy kciuki naszego zawodnika. Przypomnijmy, że Tadeusz Karenza broni tytułu mistrza świata, który w pięknym stylu zdobył w ubiegłym roku w miejscowości Auronzo w Dolomitach włoskich. Tam triumfował właśnie we wszystkich biegach. Wygrał wszystkie biegi. Drugi był Andy Chessman, którego tu w tej chwili nie widzimy na naszym ekranie, jest na dalszej pozycji, siódmej, ósmej pozycji, a brązowy medal wywalczył w roku ubiegłym w tej klasie Paul Nun, który nie startuje, jest w Żninie, nie startuje, miał wczoraj poważną awarię silnika, no i niestety nie zdążył przeprowadzić niezbędne naprawy. A na Akwenie w dalszym ciągu prowadzi spokojnie w tej chwili już Attila Hawass z Węgier, numer 78, przypomnijmy, na drugiej pozycji w dalszym ciągu. Przepraszam, 29 Attila Hawass, na drugim miejscu numerem 6 to jest Frank Schulze. Przedstawiałem tego zawodnika bardzo krótko przed startem i właśnie potwierdza swoją wysoką formę. Tadeusz Karenza spokojnie prowadzi łódkę. To jest bardzo dobre to trzecie miejsce. To się może sporo zmienić. Proszę Państwa, medal, ja nie chcę spekulować, jest w zasięgu pana Tadeusza. Zwróćmy uwagę na to, że jest wyeliminowany Trombetta. Jest wyeliminowany także Kunicz. Nie jedzie Paul Nun. I chyba to pierwsze miejsce będzie nie do odebrania. Mam na myśli oczywiście Attila Hawassa, który jedzie jak na razie bezbłędnie, prowadzi wyścig. No tutaj Schulze też ma duże szanse zajęcia dobrego miejsca, oczywiście premiowanego medalem mistrzostw świata. Ale jakiego koloru będzie to medal, nie wiadomo. Oczywiście tego typu spekulacje są zawsze trudne, tego typu planowanie. To jest sport, proszę Państwa, w którym się może sporo zmienić. Na ostatnim okrążeniu mówiliśmy o tej awaryjności, ale jak na razie doskonale jedzie w tym biegu Tadeusz Karenza, który, przypomnę, w tym roku startował bardzo mało, mówiąc szczerze. Właściwie jego pierwszy taki oficjalny start miał miejsce w Chodzieży dokładnie tydzień temu. Zajął czwarte miejsce w doborowej stawce. W Chodzieży triumfował Paul Nun, drugi był Trombetta, trzeci był Kunicz, a czwarty właśnie Tadeusz Karenza. Na czwartej pozycji jedzie dobry zawodnik angielski, właśnie Nigel, Fritsch Nigel, który raczej tutaj nie powinien zamieszać, jak się mówi, w tym języku motorowodnym. I chyba ta kolejność już tutaj będzie stabilizowała się. Oby tylko nie było żadnych tutaj awarii albo wywrotek. Ale już zawodnicy mają zaliczonych 7 kółek, czyli nawet gdyby teraz był wyścig przerwany, to oczywiście już zalicza się rezultaty po prostu na tym przerwanym okrążeniu i wyścig byłby uznany za ważny. I ostatnie okrążenie, proszę Państwa, tu już się chyba niedużo zmieni, prowadzi w dalszym ciągu Attila Hawass i on wygrywa ten bieg. Na jego konto zapisujemy ponownie 400 punktów. Na drugim miejscu z numerem 6 Frank Schulze i temu zawodnikowi z Niemiec zapisujemy 300 punktów i trzecie miejsce Tadeusz Karenza 225 punktów, czyli emocji będzie sporo. Przed nami jeszcze dwa biegi, a chciałbym tylko przypomnieć, że punktacja Mistrzostw Świata jest bardzo interesująca. Zawodnicy zbierają, czy decyduje suma punktów z czterech biegów i najgorszy rezultat jest następnie odliczany. Wczoraj Tadeusz Karenza
nie ukończył, wycofał się z pierwszego biegu, czyli już będzie to bieg odrzucony. W tej sytuacji to trzecie miejsce jest bardzo dobrą pozycją i za parę minut kolejny bieg trzeci. Zobaczymy, jaki ten bieg trzeci będzie miał historię, bo drugi naprawdę był pasjonujący i interesujący. I ostatnie minuty przed startem do biegu numer 3. Oczywiście po tych dwóch biegach prowadzi z dorobkiem 800 punktów Attila Hawasz z Węgier. Drugi jest Frank Schulze, na trzecim miejscu Tiziano Trombetta, chociaż w tym biegu go nie zobaczymy. Na czwartym miejscu Wiktor Kunicz, także już nie wystartuje. Zawodnicy ci mieli kolizję w biegu numer 2. Na wysokim piątym miejscu Tadeusz Harenza, Team Harenza, numer startowy 78. Trzymajmy kciuki, zobaczymy, jaki ten bieg będzie miał historię. Na pozycji startowej numer 1, 29. On jest najlepszy po dwóch biegach i w tym biegu zobaczymy, czy umocni pozycję lidera. On jest tym liderem zdecydowanym. Pozostałe miejsca do wzięcia, czyli drugie, trzecie. Oby obyło się bez tutaj awarii, bez kolizji. Jest także z numerem 18 Nigel Fritsch, który jest siódmy. Po dwóch biegach ma 169 punktów. Ma także szansę na pozycje medalowe. Tak jak już poprzednio mówiłem, proszę Państwa, tu najgorszy rezultat jest odrzucany. W sumie cztery biegi. Numerem 91 Nikolaj Surkow, mniej znany zawodnik tu u nas w Polsce, a 51 to znakomity Artura Staranda, doświadczony Litwin. Pływa już właśnie w tym kokpicie typu sandwich, zamykane. Takie są przepisy w tej klasie i Artura Staranda jest 12. Po tych dwóch biegach ma także szansę awansowania do pierwszej szóstki. Na pomoście dwóch mechaników przy każdej łódce, pełna koncentracja i zobaczymy. Wpatrzeni wszyscy w ten sygnalizator świetlny, zapala się światło, proszę Państwa, czerwone, pali się maksymalnie do 12 sekund i następnie starter uruchamia światło zielone, które jest sygnałem do startu i poszli. I znowu jest w znakomitej formie Attila Hawasz. Gdzie jest Tadeusz Harenza? Nie widzimy Tadeusza na trasie. Czyżby jakieś problemy z łódką? No, ma awarię. Niestety został Tadeusz Harenza przy pomocy startowym. Teraz dopiero z opóźnieniem wyskakuje. Proszę Państwa, co za dramaturgia. Zobaczymy, czy dogoni. Tutaj jeszcze nic straconego. No, oczywiście ten spóźniony start ma duże znaczenie dla punktacji końcowej. Tej sytuacji, sytuacja no, trudna, ale patrzmy, co się dzieje na trasie. 29 to Attila Hawasz na pozycji drugiej. Proszę Państwa, jedzie z numerem 22, Andy Chessman. Nie zwracaliśmy uwagi na tego zawodnika. Był tam piąty, siódmy, teraz jest drugi, czyli może jechać, może tutaj odegrać dużą rolę. I jednak z numerem 53 w tym biegu pojawił się Trombetta, czyli udało się w ciągu tej godziny przerwy między wyścigami usunąć awarię. Trombecie, co jest chyba znakomitym osiągnięciem technicznym, tutaj Włosi przyjechali z całym warsztatem, proszę Państwa, z całym oprzyrządowaniem elektronicznym i udało się zawodnikowi temu usunąć tę awarię, która miała miejsce w biegu numer 2, a na trasie prowadzi bez zmian znakomicie Węgier Attila Hawasz, na drugiej pozycji Chessman, na trzeciej pozycji z numerem 53. Tak jest Trombetta, czyli jednak Trombetta też zawalczy o medale. A gdzie jest Tadeusz Harenza? Tak, ma sporo straty do prowadzących. Oby ukończył ten bieg, te punkty są ważne, ale możemy już powiedzieć, że chyba ten medal brązowy oddala się. Ten start zadecydował o tym, że jednak tutaj no, Tadeusz Harenza być może nie odegra już większej roli w tym biegu, ale na tym polega też piękno tego sportu. A tu się sporo zmienia. Ten Trombetta naciska. On chyba jeszcze ma apetyt na drugie miejsce, ale Andy Chessman trzyma tę drugą pozycję. Ma problemy
z łódką Juha Majuri, reprezentant Finlandii. Flagi żółte podniesione oznaczają niebezpieczeństwo na trasie. Zawodnicy muszą uważać na łódki, które mają awarie. Takie obowiązują przepisy UEM-u. Tu jeszcze chciałbym dodać, że no tu też na naszym chronometrze te potężne, olbrzymie prędkości 190 na godzinę w tym biegu, czyli piloci jak gdyby nie zwracali uwagi na ciągle bardzo trudne warunki atmosferyczne na jeziorze Małym Żnińskim. Ciągle wieje te 4-5 stopni w skali Buforta, ale ten wiatr nie przeszkadza mistrzowi w tym biegu, a jest nim na pewno Attila Hawass, numer 29 na drugiej pozycji bez zmian. Jedzie Andy Czesman i Hawass ma tam, łapie lekkie podnoszenia i Tadeusz Karenza, no będzie mu trudno urwać tych kilka punktów, nawiązać walkę z jadącym na dalszej pozycji z numerem 91. Proszę Państwa, jest to Nikolaj Surkow. No zobaczymy. Tu kolejne awarie przy znakach. Zawodnicy zawodnicy muszą bardzo uważać. I numerem 53 mignął Trombetta. Jest to włoska rakieta, włoska torpeda, jak określają tego zawodnika dziennikarze. I rzeczywiście trzeba podziwiać team włoski, że chodzi o tutaj oczywiście mechaników, że potrafili w tak krótkim czasie przeprowadzić, proszę Państwa, remont tej zdezelowanej, można powiedzieć, łódki. Poważna awaria kadłuba, jednak udało się. I Tadeusz Karenza, numer 78, no cóż on przeżywa, proszę Państwa, na pewno miał apetyt na medal. Chciał tu jak najlepiej wypaść przed swoją, jakby nie było, publicznością żnińską, ale na starcie tam drobny błąd spowodował, że po prostu nie udało się. I w tej chwili na pozycji 8 Karenza, numer 78, a prowadzi bez zmian Attila Hawass z Węgier. Ten biały ślisk już tutaj jest znany sympatykom sportów wodnych w Żninie. Się do tego ślizgu wszyscy przyzwyczailiśmy i Attila Hawass prowadzi. Spogląda w te boczne lusterka. Na tych łódkach obowiązkowo takie lusterka muszą być zamocowane. Na pewno boi się, aby nie doścignął go między innymi Andy Czesman. Ale tu już się chyba nic nie zmieni. Jest to okrążenie 7, czyli ostatnie kółeczko i okrążenie bezpieczeństwa. 8 kółek, wysoki poziom i tam Karenza przejeżdża Surkowa. W tej chwili wyprzedza, awansuje o jedną pozycję. Będzie miał tych kilka punktów, zobaczymy. No szkoda, że wczoraj nie ukończył wyścigu i dzisiaj no, musi jeździć na pełnych obrotach. Ten start do biegu numer 3 można uznać niestety za nieudany, ale przypomnę, Tadeusz Karenza, jakże wspaniały zawodnik, rolnik, na co dzień prowadzi gospodarstwo w miejscowości Radzicz, blisko Sadek, 33 hektary i jego wielkie, wielkie, wspaniałe hobby to właśnie sport motorowodny. Często mówimy, że Karenza jest najlepszym motorowodniakiem wśród rolników i najlepszym rolnikiem wśród motorowodniaków. Sympatyczny zawodnik, bracia Karabaszowie, to jego mechanicy na co dzień, pracownicy cukrowni w Nakle, no i szef teamu Karenza, menadżer Stefan Czarnecki, tu zamartwia się, chciałby jak najlepiej, aby pan Tadeusz powtórzył swój sukces z roku ubiegłego, a ciągle jeszcze pan Tadeusz jest mistrzem świata w tej klasie o 500. No zobaczymy, jak zaprezentuje się w wyścigu czwartym, ale na razie wynika tutaj z naszego błyskawicznego podliczenia, że Attila Hawass bezapelacyjnie jest liderem po tych trzech biegach. Ma komplet punktów, trzykrotnie pierwszy, czyli 1200 punktów. Tu Trombetta jednak wystartował w tym biegu i on według naszych takich przeliczeń wstępnych będzie na pozycji drugiej. Jedzie dobrze także Frank Schulze. On powinien być trzeci po tych trzech biegach, ale oczywiście te moje przeliczenia wykonywane są absolutnie na żywo. Tu mogę popełnić drobny błąd. Tu się wszystko zmienia w kalejdoskopie i ten czwarty wyścig
chyba zadecyduje o tym, komu przyznane będą tytuły wicemistrza świata, brązowego medalisty, bo chyba już można składać gratulacje Attili Hawaszowi, bo on już jest mistrzem świata w klasy o 500, ponieważ odrzutka, nawet w tym ostatnim biegu już nie musi startować, ma 1200 punktów na swoim koncie i już tam zbiera gratulacje w tym parku maszyn. Na pewno się cieszy. Jak już mówiłem, zawodnik ten nie miał zbyt udanego sezonu w chodzieży, nie zakwalifikował się do finałów, a tu Żnin jest dla niego gościnny. No i Attila Hawasz uradowany i jego mechanicy płaczą łzy, męskie łzy szczęścia, no bo naprawdę zawody w Żninie na wysokim poziomie, wspaniali zawodnicy i Attila Hawasz trzykrotnie pierwszy, uradowany młody zawodnik. Attila Hawasz, przypomnę jeszcze raz, numer 29, tu triumfuje w Żninie, ale jeszcze jest jeden wyścig, który zadecyduje o medalach srebrnym, brązowym i także dalsze miejsca. Tutaj nawet te dalsze miejsca, czwarte, piąte, szóste, liczą się w motorowodnym świecie. Klasa o 500, to przecież ta klasa najbardziej prestiżowa, najbardziej widowiskowa i klasa, w której zawodnicy osiągają największe prędkości. Trzymajmy kciuki za pana Tadeusza Harenzę. No, nie udał się ten start, chciał na pewno dobrze. I tak to się zdarza. I na tym polega piękno tego sportu. Nie zawsze możemy wygrywać. Przegrywanie czasami jest trudniejsze, ale jest jeszcze czwarty bieg. I za moment start do wyścigu numer 4. Nie wystartuje w tym biegu już aktualny mistrz świata, tak możemy śmiało powiedzieć. Attila Hawasz ma ten przywilej, już mówiłem o tym, najlepszy rezultat jest odrzucany i ma ten komfort niestartowania już w tym biegu czwartym. Jest już mistrzem świata, wygrał 3 biegi, ale kwestia medalu srebrnego, medalu brązowego jeszcze otwarta. Jest to bieg szansy dla Tiziano Trombetti. Musi być co najmniej drugi, aby zdobyć srebrny medal. Ale Frank Schulze, jeżeli będzie pierwszy, on będzie srebrnym medalistą. I Andy Czesma, numer 22, też jeszcze na pewno zademonstruje swoje umiejętności. Liczymy także po cichu na Tadeusza Harenzę, numer startowy 78, Team Harenza, który w tej chwili po tych 3 biegach jest na pozycji 7. Ma szansę awansować na jeszcze co najmniej o te 2-3 lokaty, ale zobaczymy. Po 3 biegach oczywiście Hawasz Attila pierwszy, zawodnik węgierski, drugi Frank Schulze Niemcy, trzeci Trombetta Włochy, czwarte miejsce Andy Chessman z Anglii, piąte miejsce Ivars Lennertz z Łotwy i na 6 miejscu Nigel Fritsch z Anglii i 7 miejsce zajmuje po tych 3 biegach Tadeusz Harenza, na miejscu 8 Wiktor Kunicz. Ale ten zawodnik już nie wystartuje z numerem 14, czyli Wiktor Kunicz, który miał w tym drugim biegu awarię. A numer 22 to Andy Chessman i on startuje z tej pole position, z tego najlepszego miejsca startowego. On też tu może pokazać, jak się jeździ. Doświadczony zawodnik, już mówiłem, tutaj przedstawiałem jego sylwetkę. Ma 51 lat, mieszka w Coventry, startuje na kadłubie typu Ford. Silnik to Koenig, jest i Taranda, numer 51, sympatyczny zawodnik z Kowna. I Taranda należy też do tych zawodników, którzy tu mogą odegrać rolę. Dobry start Tadeusza Harenzy, ale Fritsch jest przed nim. Nie, niestety już tutaj stracił trochę Harenza, ale bądźmy dobrej myśli. Andy Chessman atakuje, numer 22. Jest to dla niego także olbrzymia szansa. No i także patrzmy, co dzieje się dalej. To dopiero początek tej wspaniałej gonitwy motorowodnej. Jeszcze raz tutaj powtórzę, Tiziano Trombetta na tym ślizgu, takim kolor buraczkowy, proszę Państwa, i on jest drugi na pierwszej pozycji, Andy Chessman, szef te formuły 500 i z tyłu Trombetta, zawodnik bardzo dobrze jeżdżący i jest Tadeusz Harenza na pozycji trzeciej, znakomicie przy tym nawrocie, oby utrzymać tę pozycję, jest szansa na awans, pasjonujący wyścig prowadzi Andy Chessman i co się dzieje?
prawo, proszę Państwa, w tej chwili na drugą pozycję wyskakuje jak z katapulty nie kto inny jak Tadeusz Harenza. On jak gdyby dopiero w tym czwartym biegu łapie oddech. Ten piąty bieg jak gdyby włączy, trombeta ma tam kłopoty, ale mówiłem, jest to zawodnik nieustępliwy, jest na trzecim miejscu, atakuje. Tam takie nastąpiło lekkie zawirowanie. Ten akwen jest jednak rozfalowany, trombeta nie wytrzyma tej wielkiej prędkości, jest na pozycji trzeciej i będziemy świadkami pasjonującej walki między właśnie trombetą a, proszę Państwa, Tadeuszem Harenzą. Oczywiście w zasięgu jest także Czesman i w tej chwili przyspiesza trombetta i znowu przy tym znaku ma kłopoty z opanowaniem swojej maszyny i w tej chwili jest na pozycji drugiej. Jakże to wspaniały wyścig, jest trzeci Harenza, na pozycji czwartej ten Anglik z numerem 18, Nigel Fritsch. Ale patrzmy, co robi trombetta. Tak, dystans troszeczkę, ta różnica między panem Harenzą a trombettą rośnie. Jest na drugiej pozycji Tiziano Trombetta, a Andy Chessman, proszę Państwa, tutaj w tym wyścigu kapitalnie jedzie. Mówiłem, doświadczony zawodnik, na swoim koncie ma także medale Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy. I tylko teraz spokojnie, patrzmy co dzieje się dalej na trasie. Andy poza zasięgiem i teraz trombetta już jest w swoim żywiole. On lubi atakować, wywalczył taką swobodną pozycję. Jest w tej chwili drugi, na trzecim miejscu oczywiście jedzie Tadeusz Harenza, numer 88. I sytuacja jest tego rodzaju, że prawdopodobnie właśnie drugie miejsce zajmie trombetta, trzecie miejsce Andy Chessman. Pierwszy będzie oczywiście Hawasz, awansować będzie na pewno w tej punktacji końcowej nasz Tadeusz Harenza, reprezentant teamu Harenza, którego już tutaj wielokrotnie przedstawiałem, ale nie spekulujmy. Gdzie jest z kolei Schulze, Frank Schulze, numer startowy 6, jest na pozycji szóstej. Na pozycji szóstej, no to oznacza, że będą kłopoty, aby ten zawodnik awansował na motorowodne pudło Mistrzostw Świata, ale zobaczymy, będą decydowały te małe punkty. Andy Chessman spokojnie prowadzi wyścig, jest to już okrążenie piąte i zawodnicy już kontrolują przebieg tutaj wydarzeń na trasie. Patrzmy, co się dzieje na znaku zwrotnym. Bardzo precyzyjnie Tiziano Trombetta już opanował tą czworokątną trasę tutaj w Żninie. Rozmawiałem z nim krótko przed biegiem, bardzo zdenerwowany był. Ta awaria spowodowała, że jego zespół mechaników musiał tę godzinę bardzo pracowicie spędzić. Mówię tu o tej przerwie między biegiem numer 2 a biegiem numer 3 i teraz jedzie doskonale. Ale Andy nie oddaje prowadzenia. Ten 51-letni zawodnik z Anglii prowadzi, spokojnie prowadzi. Pięknie rozłożony ten kilwater, czyli ten pióropusz za rufą tej łodzi. Świadczy to o dobrym ustawieniu śruby. Na drugiej pozycji ciaśniej w tej chwili wszedł Tiziano Trombetta, reprezentant Włoch, i na pozycji trzeciej Tadeusz Harenza. On tam gryzie tę kierownicę, proszę Państwa. No on ten akwen żniński zna doskonale. Tutaj uczył się sportu motorowodnego. Tutaj rozpoczynał swoją wspaniałą karierę i no chce się pokazać jak najlepiej, z najlepszej strony wspaniałej żnińskiej publiczności i nie tylko, ponieważ tutaj do Żnina przyjechało sporo osób, między innymi sekretarz generalny UIM-u, także komisarze UIM-u. Sporo jest gości oficjalnych, czyli wspaniałe sportowe widowisko Jędy prowadzi. Już obejrzał się, gdzie jest Tiziano Trombetta. Proszę Państwa, to się tu może sporo zmienić. Jeżeli Andy Chessman wygra ten wyścig, najgorszy rezultat odrzuci się to 10. miejsce i kto wie, czy on nawet nie zajmie tylko drugiego miejsca, ale chyba nie. Chyba jednak zabraknie mu kilku punktów i będzie trzeci, a drugi będzie, proszę Państwa, ten Tiziano Trombetta. Spokojnie na nawrocie Chessman, no pogratulować salowych nerwów temu zawodnikowi. On w Chodzieży też przeżywał trudne chwile. Przypomnę, tydzień temu odbywały się zawody motorowodne, proszę Państwa, w Chodzieży i w tej chwili uradowany Chessman minął linię mety
prawa ręka podniesiona, pozdrawia publiczność, naprawdę się cieszy. Sympatyczny zawodnik, chyba nikt się tutaj nie spodziewał, że Endy w tym wyścigu tak znakomicie pojedzie i on tutaj otrzymuje 400 punktów za ten bieg. Na drugim miejscu Tiziano Trombetta, jemu zapisujemy, tu szybciutko liczymy, 300 punktów. Trzecie miejsce Tadeusz Harenza, 225 punktów i tu już możemy, proszę Państwa, chyba się nie pomylimy, jeżeli na razie nieoficjalnie ogłoszę, że oczywiście mistrzem świata na 97 rok w klasie o 500 zostaje Attila Hawass, Węgry. Drugie miejsce, tak, i to minimalną różnicą punktów, bo 827 uzyskuje Andy Chessman, numer 22, czyli Anglia. I na pozycji trzeciej brązowy medal Tiziano Trombetta, Włochy. Na pozycji czwartej z numerem szóstym Frank Schulze, Niemcy. I na pozycji piątej, jednak te nasze spekulacje tutaj się potwierdziły, nie kto inny jak nasz wspaniały zawodnik, oczywiście Tadeusz Harenza, Polska Team Harenza. No, panie Tadeuszu, gratulacje. Dostarczył nam pan tu sporo emocji i proszę Państwa, Andy Chessman uradowany. No on też sam nie chce chyba uwierzyć w to, że on wygrał ten wyścig. Wszystko skończyło się wspaniale. Powtórzmy, 30 zawodników startowało w Żninie. W eliminacjach, z eliminacji wyłoniono 16 finalistów. Dramatyczny bieg pierwszy, dramatyczny bieg drugi. Proszę Państwa, i w sumie równa, znakomita jazda Attili Hawassa. I tytuł mistrza świata ten zawodnik zdobywa. Drugie miejsce, powtórzmy, numer 22, Andy Chessman. To właśnie ten zawodnik, który teraz przyjmuje gratulacje za bieg ten numer 4. Andy Chessman z Anglii, szef klasy o 500. Miejsce trzecie Tiziano Trombetta oczywiście. Miejsce czwarte Frank Schulze z Niemiec. I miejsce piąte, five place, jak mówiliby Anglicy, oczywiście nasz Tadeusz Harenza. Motorowodne Mistrzostwa Świata w klasie o 500 za nami. W tym roku Polska była bardzo gościnna dla zawodników z zagranicy. No tak, było tutaj widać. Przyjechało bardzo dużo zawodników, elegancko wszystko przygotowane. Zawody przebiegały pomyślnie, nie było żadnych komplikacji na wodzie. No być może, na pewno nie dopisała pogoda. Tutaj zrobiło się duże błoto, ale my jesteśmy zawodnicy motorowodni do tego przyzwyczajeni, także nam tutaj nie przeszkadzało to. Ale w tym roku zdarzyło się coś, co nie zdarzało się w latach poprzednich. Zostałeś na starcie. No tak, ja już mówiłem, że być może żeśmy się za bardzo przygotowywali tutaj do tych wyścigów. Wszystko zostało może przedobrzone, bo czasami jak się coś przedobrzy, to później są takie wyniki nie najlepsze. No tutaj pierwszy raz się nam zdarzyło, że silnik nie zapalił. Tutaj właśnie w Żninie, na oczach kibiców tylu tutaj moich... Czy udało się ustalić przyczynę? Dlaczego? Tak, została już ta awaria usunięta. Ta awaria już od dosyć dawna tam się kręciła przy tym, ale nie dało się tak we znaki, a teraz ten silnik on mój posłuszeństwa i no i zostałem. Ci zawodnicy, którzy z tobą wygrali, to nie są nieznani w świecie, to są zawodnicy o wielkim dorobku. Jak oceniłbyś ich występ tutaj na żnińskim akwenie? No, jeżeli tutaj faworytem po treningach czasowych był Paul Noon, któremu rozsypał się silnik, zgodnie z przepisami nie mógł startować. Następny Tiziano Trombetta, Frank Schulze z Niemiec, Andy Chessman, Hawass Attila, który został mistrzem świata tutaj, no i jeszcze wielu innych. Są to zawodnicy bardzo szybcy, wyrównani czasowo. Ten wygrywa, który ma szczęście. Tutaj miał Hawass Attila. Czy ta łódka, na której nie udało ci się obronić tytułu mistrza świata, będzie podlegała jakiemuś remontowi, czy coś będziecie zmieniać w niej? Tak, ja myślę, że łódka nie miała tutaj winy. Lecz my wszyscy, reszta, którzy przy niej pracuje, no i silniczek też. Nie mogliśmy się z nim tutaj dogadać. Skorygujemy, naprawimy.
A powiedz mi jeszcze troszkę o tej presji, bo z pewnością ona się pojawiała. Gospodarz imprezy, obrońca tytułu mistrzowskiego, to musi być bardzo ciężkie dla zawodnika. No to jest oczywiste. Na pewno czuję się spokojnie, bardziej luźno gdzieś za granicą, no nawet w Ameryce czy gdzieś na Ukrainie, no nie wiem gdzie. Gdzie jesteśmy tylko prawie sami, no może paru tam przyjeżdża Polaków, czy być może, którzy tam mieszkają za granicą, a tutaj naprawdę jest ciężko, no, na każdym kroku, Tadek musisz wygrać, Tadek wygraj, no już, no i dziennikarze, i to wszystko do kupy, no dosyć dużo, naprawdę jest to trudne i ja nie dziwię się innym zawodnikom, na przykład Żużla, który miał mieć i później nie wygrał, nerwowy i tak dalej, wszystko leci z rąk. Ja to rozumiem i myślę, że troszeczkę wpływ tutaj ta presja też miała. No to jeszcze na zakończenie powiedz mi, mówiłeś o wielu innych krajach, mówiłeś także o Ameryce. Planowaliście wyjazd w tym roku do Ameryki, czy on nastąpi? Do tej pory przygotowania do wyjazdu idą w dobrym kierunku i myślę, że no, na 99% wyjeżdżamy w październiku bronić tytułu mistrza świata w klasie O700. I jak tam będzie? No pierwszy raz tam jadę na wyścigi, nie wiem, no zobaczymy, już nic nie mówię. Może będzie dobrze? O, może będzie dobrze, ale w Ameryce trudno jest też wygrać, tak jak w Żninie. Proszę Państwa, wspaniałe sportowe widowisko w Żninie. Sport ma to do siebie, że nie wszystko można zaplanować. Często sprzęt odmawia posłuszeństwa, ale emocji było sporo. Kończą się powoli zawody motorowodne w Żninie. Przypomnę, tu na pięknym jeziorze Żnińskim, mimo tej fatalnej dzisiaj pogody, wszystkie biegi odbyły się także w pozostałych klasach, a zawody międzynarodowe odbyły się także w klasie S550. Tam triumfował zawodnik rosyjski Władimir Garagulia, który zajął pierwsze miejsce. Odbyły się także zawody międzynarodowe w klasie O250. Tu triumfował zawodnik, który już za tydzień startować będzie w Mistrzostwach Świata w klasie O250. Henryk Snoracki z Loku Poznań zajął pierwsze miejsce i w klasie młodzieżowej, oczywiście pierwsze miejsce w klasie młodzieżowej zdobył reprezentant Litwy Dewiatkow, tak jest skomplikowane nazwisko, Dewiatkow, numer 67, ale w tej klasie startowali najmłodsi zawodnicy w wieku od 12 do 16 lat. Piękne, sportowe widowisko w Żninie, wysoki poziom organizacyjny. Proszę Państwa, zawodnicy w tej chwili odprężeni, mimo tych porywów wiatru przekraczających, które przekraczały te 5-6 stopni w skali Buforta. Jest dobrze, zawodnicy uradowani i trombeta właśnie. To jest ten zawodnik, który też się cieszy, że ten wyścig ukończył. Proszę Państwa, no dobrze jechał w tym biegu, bardzo ofensywnie jeździ ten zawodnik i według naszych wyliczeń on właśnie zajmuje trzecie miejsce i tym samym zdobywa brązowy medal Mistrzostw Świata. Medale rozdane. Wspaniała organizacja. Znakomite przygotowanie trasy. Tylko ta pogoda. Ale pogoda też nie przeszkodziła, aby wszystkie wyścigi przeprowadzić. Proszę Państwa, za tydzień kolejne imprezy motorowodne, mianowicie na Słowacji, przypomnę, Mistrzostwa Świata w klasie O250, a za dwa tygodnie zawody międzynarodowe w Szczecinku. Było wydawane tuż po jutrzni.